Cześć, witajcie na kanale Żużlowy Degustator. Za nami kolejny weekend pełen żużlowych emocji. Faza ćwierćfinałowa w Ekstralidze dobiegła końca, a w pierwszej lidze właśnie się rozpoczęła. Co zapadło nam szczególnie w pamięci po tym weekendzie? Sprawdźcie nasze plusy i minusy. Na wstępie zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji tego kanału, gdyż naszym celem jest zdobycie do 5000 subskrypcji do końca tego sezonu, czyli Grand Prix w Toruniu. Zaczynamy! Plusy. Szymon Woźniak. Szymek z awansem do cyklu Grand Prix. Podczas rozgrywanych w sobotę zawodów Grand Prix Challenge w szwedzkim Gislavet zawodnik Stali Gorzów zajął trzecie miejsce, czyli ostatnie promowane awansem do cyklu. Jest to niewątpliwie wielkie osiągnięcie dla tego zawodnika, który z roku na rok pokazuje, że coraz bliżej mu do poziomu zawodników stopu. Czy poradzi sobie w zmaganiach o Mistrzostwo Świata? Na pewno nie będzie mu łatwo, ale fakt, że będzie miał możliwość uczestniczyć regularnie w zawodach tej rangi, na pewno zasługuje na słowa uznania. Brawo, Szymek! Jan Kwech. Chyba największe zaskoczenie wspomnianego już challenge'u. Młody Czech co prawda nie zajął pozycji gwarantującej miejsce w stawce Grand Prix, ale ciężko sobie wyobrazić, żeby aż dwóch zawodników z trójki Waculik, Doyle czy Lambert nie znalazło się w top 6 na koniec sezonu. Jeżeli nie wydarzy się nic nadzwyczajnie oczekiwanego i ci zawodnicy utrzymają się w cyklu, to awans uzyskają kolejni jeźdźcy z eliminacji, czyli właśnie Jan Kwech. Warto dodać, że swoje miejsce wywalczył sobie stabilną postawą w każdym z wyścigów, ale w pamięci zostanie nam na długo szarża z wyścigu 18, kiedy to rzutem na taśmę minął Lamberta i zdobył punkty, które finalnie przesunęły go na piątą pozycję. Apator Toruń. Drużyna z Grodu Kopernika fantastycznie zaprezentowała się w rewanżowym starciu z Motorem Lublin i mimo, że finalnie przegrała ten mecz, to zrealizowała główny cel, jakim był awans do półfinałów. Cały sezon może nie układał się najlepiej dla Aniołów, ale w kluczowym momencie potrafili pokazać pazur i stanąć na wysokości zadania. Teraz czeka ich walka o medale, choć faworytem nie będą, to na pewno nie wolno ich lekceważyć. Szczególne wyróżnienie dla Pawła Przedpełskiego, który w tak ważnym momencie pojechał swój zdecydowanie najlepszy mecz w sezonie. Minusy. Piotr Pawlicki. Tydzień temu po stronie plusów, dzisiaj niestety zwrot o 180 stopni. Peter był zawodnikiem, o którym mówiło się, że może namieszać w walce o awans do cyklu Grand Prix, jednak bardzo szybko okazało się, że nic z tego nie wyjdzie. Piotr po zerze w pierwszym wyścigu w swoim drugim wjechał w taśmę, tym samym pozbawiając się szans na dobry wynik. Dokładając do tego 3 punkty z niedzielnego rewanżowego meczu z Unią Leszno, zawodnik ten na pewno nie może być zadowolony po tym weekendzie. Na szczęście dla niego nie wpłynęło to na finalne rozstrzygnięcia w meczu jego drużyny, więc będzie miał jeszcze szansę udowodnić, że stać go na więcej. Kolejarz Opole. Lider tabeli na szczeblu drugoligowym tym razem nie poradził sobie na własnym torze z Polonią Piła. Jest to tym bardziej zaskakujące, że jeszcze po 9 wyścigu Opolanie prowadzili aż 10 punktami. Później jednak dali sobie to wszystko wyszarpać. Nie zmieni to prawdopodobnie układu tabeli w drugiej lidze po rundzie zasadniczej, ale na pewno nie tak fani kolejarza wyobrażali sobie to sobotnie popołudnie. Kolejarz Rawicz. Za kolejną antyreklamę żużla w wykonaniu tej drużyny. A wy? Co najbardziej zapamiętaliście z tego weekendu? Które wydarzenia zasłużyły na miano plusów, a które wręcz przeciwnie? Kto was zaskoczył, a kto rozczarował? Koniecznie dajcie znać w komentarzach. Nie zapomnijcie też zostawić łapki w górę, a jeśli jakimś cudem jeszcze nie subskrybujecie naszego kanału, to zachęcamy, by to uczynić. Na razie!